Cześć Max, witamy w Bielsku-Białej. Powiedz nam, zdradź nam, jak pierwsze wrażenia wizyty w mieście? Cześć wszystkim. No, same pozytywne. Jak na razie poznałem wiele osób z klubu i członków sztabu, i was, i drużynę, i jak na razie same pozytywne relacje. Max, w swojej karierze miałeś już okazję grać w Arce Gdynia, w Chrobrym Głogów, teraz krótki epizod za granicą. Powiedz nam, jak odbierasz to, że z większością z tych zespołów, w których miałeś okazję grać, zmierzysz się teraz w pierwszej lidze w tym sezonie? Podchodzę do tego tak, że zawsze nowy klub to nowe wyzwania i nowe odczucia, bo zawsze jest, do tego dochodzi jakiś zalążek adaptacji. Ja mam nadzieję, że mi się to uda, że mi się uda wdrożyć do zespołu jak najszybciej, o czym jestem przekonany. Natomiast gra przeciwko byłym drużynom to zawsze fajny, ja mówię, pozytywny bodziec, który cię motywuje dodatkowo. Pewnie wiele znajomych twarzy będziesz miał okazję zobaczyć. To w takim razie zdradź nam również, ile bramek, które będą tak piękne jak ostatnia w 27. kolejce zeszłego sezonu, ile takich będziemy mogli zobaczyć w naszych barwach? Ja bym sobie życzył, żeby co tydzień, prawda? Natomiast wiadomo, że o takie bramki jest ciężko, ale postaram się zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby takich bramek było jak najwięcej. Super, Max. Życzymy dobrego pobytu w Bielsku-Białej. Mamy nadzieję, że ta adaptacja przebiegnie jak najlepiej i twoje pełne umiejętności będziemy mogli oglądać na boisku już jak od pierwszej kolejki. Bardzo dziękuję i do zobaczenia.